Siemanko, moi drodzy, witam was ponownie w dniu dzisiejszym. Trzeci filmik, tak. Będę teraz pichcić. Banana bread blondie. Tak, moi drodzy, bananowe ciasto z masłem orzechowym, można tak powiedzieć, bo blondie tutaj się nazywa z masłem orzechowym. Pyszniusie, po prostu mega. Zrobiłam ostatnio. Ostatnio mi trochę wyszedł zakalcowaty, bo miałam inną formę niż powinnam. Dodałam swoje jakieś tam inne rzeczy. No i ogólnie nie trzymałam się przepisu, może dlatego wyszło jak wyszło, ale i tak było pyszne. Zaniosłam babciom, babcie zadowolone. Także dzisiaj drugi raz robię to ciasto, ten chlebek. Także, kochani, zapraszam do oglądnięcia! Tej pyszności. Więc tak, moi drodzy, co będziecie potrzebować? Na początek 125 gram migdałów do piekarnika i pieczemy. Pieczemy przez mniej więcej 8-10 minut. Będą pyszne. Więc, moi drodzy, będziecie potrzebować dwie miski. Pierwsza miska, mokre składniki. Do mokrych składników będziemy potrzebować banany. Banany, tak. Więc u mnie banany, ogólnie 4 banany będziecie potrzebować. 2 dojrzałe. To są takie bardzo dojrzałe banany. Ale kiedyś jedna taka pani szefowa kucharz mi powiedziała, że banany powinny leżeć miesiąc w lodówce, że wtedy są najlepsze. Tylko że ja ich nie dałam w folię, więc wyglądają trochę takie miękkawe są. Zobaczymy, jak będą wyglądać, ale myślę, że będzie ok. O, ki czarniusi, ale spoko. Ostatnio też dałam z takim bananem i było ok. Ciężko się przekraja. No nic. Dlatego takie bananki będą dobre, bo są mega słodkie. I no, no i zajebiście. No i zarąbiście. Zgniatamy. Kiedy nasze bananki są już rozgniecione, dodajemy 100 gram masła orzechowego. Ja mam takie wielkie. Ja mam tutaj też wagę, także ja sobie to zważę. Mi się dało 103. Do tego, kochani, będziemy potrzebować maple syrup. Nie wiem, jak to jest po polsku. Taki kanadyjski syrop. 6 łyżek. Ja sobie dam tylko 3, bo 6 będzie za dużo. A wy jak chcecie. W przepisie jest 6. Czyli takie mega słodziusie będzie. No ale moje banany są takie, jak widzieliście, bardzo dojrzałe, także spoko. Ekstrakt z wanilii. 1 łyżeczka. Okay. I 90 ml mleka roślinnego, bo to jest wegański przepis. No jeżeli nie chcecie wegańskiego, no to zróbcie sobie z normalnym mlekiem, nie? Ale 90 ml mleczka. Ja mam tutaj oat. Wszystko pięknie mieszamy, tak? Żeby się ładnie wymieszało. Jeszcze, kochani, zapomniałam olej roślinny. Olej roślinny do mokrego 4 łyżki. Ja mam oliwę z oliwek. Mieszamy. No dobra, kochani, kiedy już wymieszaliśmy mokre składniki,
Druga miska, suche składniki. Będziecie potrzebować mąkę. Ja tutaj mam 250 gram zwykłej mąki, takiej do pieczenia. Nie wiem, jaka to jest w Polsce, luksusowa. Tutaj się to nazywa plain flour. Niestety nie udało mi się kupić innej. Ciężko jest teraz w tych czasach kupić mąkę. Ale kupiłam sobie 16 kilo mąki, wyobraźcie sobie. Bezglutenowej przyjdzie mi za tydzień w piątek. Więc tak, 250 gram mąki do miseczki i cukier. Więc tak, w przepisie jest 80 gram caster sugar, to jest taki jakiś bardzo drobny cukier. Więc ja używam tutaj, kupiłam sobie erytrytol jakoś tak. Jolka mi poleciła, że naturalny substytut cukru ma 0 kalorii, jest dobry dla zębów, smakuje jak cukier, nie ma GMO żadnego. No tam tylko troszkę trzeba więcej dodać, nie? Tego cukru, tego czegoś. Nigdy nie byłam zwolennikiem takiego czegoś, bo wolałam jakoś tak cukier kokosowy, nie? Ale wyczytałam, że cukier kokosowy ma fruktozę, glukozę, więc też jest cena tego erytrola, nie? Tam 8 funtów, po prostu, no jest 8 razy droższy prawie niż normalny cukier. Więc ja sobie dam mniej tego cukru. 80 gram w przepisie, ja tutaj mam 60 gram tego erytrolu, coś koło 60, nie, czekajcie, 45 i 15 czy 16 cukru kokosowego. Także tu jest jakieś 60 gram cukru, 20 gram cukru mniej niż powinnam dać. Ale będzie ok, tak będzie słodkie. Mieszamy, kochani. Trochę wymieszałam. Dodajemy 1/4 soli. Jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. 1/2 sody oczyszczonej. Łyżeczki oczywiście. Orzeszki się zrobiły. Mieszamy. Więc kochani, kiedy mamy już wymieszane suche składniki, przelewamy je do mokrego i mieszamy, kochani, aż uzyskamy taką fajną pastę. Pastę, aż będzie to takie smooth. Powiem wam, ciężko się to miesza, naprawdę. Ciężko się to miesza, po prostu. Przydałaby się jakaś dodatkowa ręka. Chyba, kochani, już wymieszałam, już mnie tak ręka boli. Więc teraz tak, moi kochani, masę mamy zrobioną. Teraz nasze orzeszki wkładamy do blendera, jeżeli mamy, jeżeli nie, do młynka, do kawy też można. Czy nożem ciachamy, czy do tego moltara. Nie wiem, jak się nazywa to coś. Trochę za bardzo się pomieliły, no ale nic. Więc tak, moi drodzy. A, gorące. Mamy nasze orzeszki. Więc orzeszki, tu jest 125 gram. 100 gram idzie do tej masy, a 25 zostawiamy na boku. I do tego 125 gram ciemnej czekolady. Ja tutaj mam takie małe, coś. 125 gram, to jest bardzo ciemna czekolada. Kupiłam sobie ostatnio.
96% dark chocolate, ciemnej czekolady. Na małe kawałeczki. No, ja tutaj mam mniej, ja tutaj dałam 80 chyba, bo tam reszta idzie na polanie na górę, nie? Roztopienie i polanie tego ciasta tą czekoladą, stwierdziłam, za dużo to będzie, za dużo, więc kochani, ja to sobie tylko... No dobra, kochani, małe kawalątka są... Do środka! Wow, ale to będzie dobre. Nie wiem, czy nie aż za, czy nie za dobre. Więc tak, ta moja forma ma 33×23. Ich forma miała 20×30. Myślę, że trochę moja jest za duża, bardzo za duża. No nieważne. Rozsmarowywujemy, kochani. Okej, kochani. Moja forma jest zdecydowanie za duża. Jak widać po bokach. Ale nieważne. To i tak jest taka masa. Wiecie. I teraz nasze orzeszki idą na górę. Kochani, to nie koniec. Kiedy bananki już są ułożone, w przepisie było, żeby troszkę posypać je cukrem, jakimś tam light brown czy coś takiego, więc ja sobie troszkę dam tak i zrobić sprinkle. To ciacho idzie na 35 minut do piekarnika, 180 stopni, tak. Kochani moi piękni, wróciłam z pysznym ciastem. Czy wy to widzicie? Trochę płaskie, ale taka duża teta. W ogóle piekłam to z tym. Nieźle. Banana bread blondie. W ogóle... Zapomniałam wam powiedzieć i zapomniałam ja też to zrobić, że przed bananami jeszcze można było plastry tego masła orzechowego rozsmarować. Nie zrobiłam tego, widocznie tak miało być. Kochani moi piękni, pora na degustację. Wow. Się zamachnęłam. Dobra, ja sobie ukroję, kochani. Wow.
piękne. Pora na degustację. Pachnie wspaniale, moi drodzy. Pięknie wygląda. No. Jakiś talerzyk by się przydał, żeby nie nakruszyć. Ale dobre. Mega. Czuć tą dark chocolate, tą ciemną czekoladę. Nie. Wszyscy są fanami ciemnej czekolady. Wiadomo, z ciemną czekoladą jest troszkę inaczej, nie? Jeszcze 96%. Powiem wam, mi smakuje. Pycha. Zaraz mi bateria padnie. Zabieram się za jedzenie, kochani. I do zobaczenia. Piękne. Czyż nie?